17 sierpnia. Wiadomości z Ukrainy. Ukraińcy zerwali bardzo ważny dla Rosjan most. Siły zbrojne Ukrainy zniszczyły strategiczny most na rzece Seim w centrum rejonu Chłuszkowa obwodu Kurskiego w Federacji Rosyjskiej, przynajmniej przy trzeciej próbie. Rasistowscy bojownicy masowo to dziś donoszą, publikując wymowne zdjęcia. Przęsło mostu wpadło do wody. Most ten stanowił główny szlak logistyczny którym dostarczano zaopatrzenie rosyjskim okupantom w obwodzie głuszkowskim i przyległych terytoriach Federacji Rosyjskiej, otoczonych od zachodu i południa granicą państwową, siłom zbrojnym Ukrainy, które nacierając od strony Sui, od wschodu i Sejmu od północy. Wojownicy faszystowskiej Rosji sieją panikę, pisząc o środowisku, ale nie jest to do końca uzasadnione. W rzeczywistości okupanci kontrolują trzy mniejsze mosty na rzece, Poza tym sejm nie jest zbyt duży i głęboki. W każdym razie jest to obecnie najłatwiejsza do przejęcia kontrola część terytorium Rosji. Istnieje 27 osiedli i około 700 mieszkańców. Przypomnijmy, że ostatnim razem most w Chłuszkowie został trafiony pociskami z systemu rakiet wielokrotnego startu HIMARS, ale wtedy stawiał opór. Dlaczego spadł teraz? Obecnie nie wiadomo. Następnie dowódca sił powietrznych generał broni Mykoła Oleszuk pokazał materiał filmowy przedstawiający zniszczenie mostu w obwodzie kurskim w Rosji. Według niego zostało to wypracowane przez ukraińskie lotnictwo. Ukraińcy jeszcze bardziej odepchnęli okupantów w obwodzie Kurskim w Rosji. Bojownicy Sił Zbrojnych Ukrainy przejęli kontrolę nad wsią Borki w obwodzie Kurskim w faszystowskiej Rosji. W tym samym czasie wróg postępuje w obwodzie donieckim. O tym informuje projekt Deep State. Siły obronne uwolniły Borkiego w Kurszczynie. Czytamy w komunikacie. Deep State poinformowało również, że Rosjanie posunęli się w Grodiwce, Mikołajówce i Siewiernym w obwodzie donieckim. Przypomnijmy, że 10 dni temu w obwodzie kurskim w Rosji rozpoczęła się ofensywna operacja Sił Zbrojnych Ukrainy. Wczoraj naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, Oleksandr Syrski, ogłosił, że wojska ukraińskie wkroczyły 35 km na terytorium Rosji i przejęły kontrolę nad 1100 kilometrami kwadratowymi terytorium oraz 82 osadami. Ministerstwo Spraw Zagranicznych po raz pierwszy jasno sformułowało cele tej zakrojonej na szeroką skalę operacji wojskowej. Podczas odprawy rzecznik ministerstwa Georgii Tychy Oświadczył, że celem operacji nie jest zajmowanie obcych terytoriów. Celem jest ochrona życia narodu ukraińskiego i ochrona terytorium Ukrainy przed atakami Rosji, czyli łącznie z utworzeniem tzw. strefy sanitarnej. Działania Ukrainy są w pełni uzasadnione, a siły zbrojne Ukrainy nie naruszają międzynarodowego prawa humanitarnego, podkreślił Tykhy. Chcę podkreślić, że w przeciwieństwie do Rosji, Ukraina nie potrzebuje niczego obcego. Ukraina nie jest zainteresowana zajęciem terytorium obwodu kurskiego, ale chcemy chronić życie naszych obywateli, powiedział Tyki. W tym kontekście przypomniał, że od początku lata z obwodu kurskiego przeprowadzono ponad 2000 ataków tylko na obwód sumski na Ukrainie. To systemy ognia salwą reaktywną, to artyleria lufowa, drony. 250 kierowanych bomb lotniczych, ponad 100 rakiet. Niestety, Ukraina nie ma wystarczających możliwości, aby przeprowadzić uderzenia dalekiego zasięgu przy użyciu istniejącej broni, aby uchronić się przed tym terrorem. Nie ma jeszcze odpowiednich rozwiązań, przy czym nalegamy. Dlatego istnieje potrzeba wyzwolenia przy pomocy sił zbrojnych tych obszarów przygranicznych od rosyjskich kontyngentów wojskowych, które uderzają na Ukrainę lub tuszują terror wobec Ukraińców. Osiągamy odpowiednie cele w regionie kurskim. Będziemy to kontynuować, jeśli będzie to konieczne dla bezpieczeństwa i ochrony Ukrainy, powiedział rzecznik ministerstwa. Dodał, że operacja wojskowa sił zbrojnych Ukrainy w obwodzie kurskim pomaga frontowi, uniemożliwiając Rosji przerzucenie dodatkowych jednostek w obwód doniecki i komplikując jej logistykę wojskową. Rosja może przygotowywać prowokację nuklearną, rosyjscy bojownicy i agencja propagandowa rozpowszechniają kłamstwo. Że Ukraińcy rzekomo przygotowują się do zdetonowania brudnej bomby atomowej. Poinformował, że planowane są strajki w magazynach wypalonego paliwa rosyjskiej elektrowni jądrowej i okupowanej elektrowni jądrowej Zaporororze. Rosja może przygotowywać prowokację nuklearną. Scenariusz oskarżenia Ukrainy o terroryzm i atak na elektrowni jądrowej Kursk nie sprawdził się dla nich. Teraz kłamią o brudnej bombie i możliwej ukraińskiej prowokacji. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.